Oficer NKWD wszedł do sekretariatu i położył na biurku czarną teczkę z dużą lakową pieczęcią. Sekretarka wiedziała, jakie materiały zawierały czarne teczki dostarczane każdego dnia rano i bez słowa weszła do gabinetu Stalina. Minęła duży, nakryty zielonym suknem stół i podeszła do biurka, przy którym siedział Stalin. Z daleka dostrzegł czarną teczkę i wyciągnął rękę. Stalin złamał pieczęć i zaczął czytać raport tajnej policji. Raport ten rozpoczynało doniesienie na zastępcę komisarza ludowego przemysłu ciężkiego Piatakowa. Miał on powiedzieć w gronie przyjaciół: nie zaprzeczam, że Stalin jest miernotą i nie powinien stać na czele partii, ale sytuacja jest taka, że jeśli będziemy kontynuować opór przeciwko niemu, to możemy stanąć przed problemem rządów Kaganowicza. A ja nigdy nie zgodzę się być posłusznym Kaganowiczowi. Stalin jest miernotą. Takie słowa oznaczały wyrok śmierci. I wtedy. W 1929 roku z rozkazu Stalina zaczęła się zaciskać pętla dookoła Piatakowa. I przebieg tej sprawy ogniskuje w sobie wszystkie elementy działania Stalina. Stalin nigdy nie zapominał zniewag, urazów, żali. Potrafił wiele, wiele lat czekać, aż nadarzy się okazja do zemsty, i to krwawej zemsty. Jakby najbardziej klasycznym przykładem takiego działania Stalina była sprawa marszałka Michaiła Tuchaczewskiego. W 1920 roku, w czasie wojny z Polską, był dowódcą frontu zachodniego. Jego wojska szły na Warszawę i Tuchaczewski miał wszelkie podstawy, aby liczyć na wielkie zwycięstwo. Potrzebował jednak więcej żołnierzy i uznał, że front południowo-zachodni, walczący o zdobycie Lwowa, powinien przekazać do jego dyspozycji dwie armie. Tuchaczewskiemu udało się uzyskać od Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej taką właśnie decyzję. Rozkaz przekazania dwóch armii dotarł do rąk członka Rady Rewolucyjnej Frontu Południowo-Zachodniego, Józefa Stalina. Ten, licząc na zdobycie Lwowa, nie miał zamiaru osłabiać swoich sił. Opóźniał oddanie wojsk. Pod Warszawą Tuchaczewski postawił wszystko na jedną kartę. I przegrał. Stalin, którego wina była oczywista, musiał podać się do dymisji. I nigdy nie zapomniał o tym upokorzeniu. Chował uraz przez 17 lat, aż do momentu, gdy był na tyle silny, że mógł wydać rozkaz aresztowania, torturowania i rozstrzelania marszałka Tuchaczewskiego, bohatera wojny domowej w Rosji. Przez pierwsze 10 lat na stanowisku sekretarza generalnego RKPB i potem WKPB Stalin był zbyt słaby, aby wydać rozkaz tajnej policji aresztowania
i uśmiercenie któregoś ze znanych i znaczących działaczy partyjnych czy wysokich urzędników państwowych. Mógł jedynie intrygować, zawierać wewnątrzpartyjne sojusze, aby doprowadzić do usunięcia ze stanowiska lub wydalenia z partii człowieka, który stanął mu na drodze do pełni władzy. Tak było w przypadku największego wroga i największego rywala do władzy, Lwa Trockiego. Legendarny dowódca i ideolog partii komunistycznej nie potrafił chodzić za własnymi sprawami, ani prowadzić partyjnej gry. Słaby i chorowity z reguły był nieobecny, gdy rozgrywały się najważniejsze wydarzenia. Stalin bez trudu doprowadził do usunięcia go ze stanowiska komisarza spraw wojskowych, później członka biura politycznego, wreszcie wysłał go do dalekiej Alma-Aty. Na koniec, w 1929 roku, doprowadził do wydalenia Trockiego z kraju. Ale nie mógł skazać go na śmierć, był jeszcze za słaby. W latach 20. Stalin mógł zabijać tylko bogatych mieszczan, duchowieństwo lub bogatych chłopów. Społeczeństwo akceptowało takie działanie. Wynędzniałe chłopstwo znajdowało satysfakcję w oglądaniu szykanowanych kułaków. A poza tym w chałupach, których domowników wywieziono na Sybir, można było znaleźć trochę potrzebnych rzeczy. Żądza rabunku i okazja do łatwego zarobienia paru groszy zachęcały do rabowania cerkwi, domów, popów i mordowania duchowieństwa. Stalin potrzebował procesów przeciwko kułakom, popom i spekulantom. Dawało to możliwość tworzenia atmosfery, w której społeczeństwo akceptowało terror, nieświadome, że wkrótce terror obróci się przeciwko całemu społeczeństwu. Historia zanotowała dokładną datę. Na początku 1935 roku Stalin osiągnął już taką pozycję w partii, że mógł sobie pozwolić na fizyczną likwidację każdego człowieka, który stanął na jego drodze. Wiedział, że nikt z członków władz partyjnych nie zaprotestuje, nie stanie w obronie tego człowieka. Wiedział, że tajna policja wykona każdy jego rozkaz. Wiedział, że sądy wydadzą każdy wyrok, jakiego sobie życzył. Tak więc kwestia likwidacji niewygodnego człowieka była tylko kwestią czasu. W przypadku Piatakowa Stalin doszedł do wniosku, że czas, aby zabić tego człowieka, w 1937 roku. Dlaczego czekał tak długo? Po prostu Piatakow był mu potrzebny. Jurij Piatakow już w czasie wojny domowej zyskał sobie uznanie Lenina krwawą bezwzględnością, z jaką ustanawiał władzę radziecką na Ukrainie. Terror, jaki tam zaprowadził, był jego osobistą sprawą. Mścił śmierć brata, bestialsko zamordowanego przez nacjonalistów ukraińskich. Później dał się poznać jako bardzo sprawny organizator. Tworzył Armię Czerwoną. Gdy umilkły strzały wojny domowej, Piatakow zajął się odbudową zniszczonej gospodarki. To on ustalił strategię budowy i działania radzieckiej gospodarki w latach pierwszych dwóch pięciolatek. W 1931 roku Piatakow został zastępcą ludowego komisarza przemysłu ciężkiego, tego człowieka, Sergo Orżonikidze, przyjaciela Stalina. Sergo nie miał wykształcenia. Jedyny kurs, jaki przeszedł, to szkolenie pielęgniarza. Z trudem pojmował podstawowe terminy ekonomiczne i finansowe. Nadawał się tylko do wygłaszania przemówień. Bez Piatakowa nie mógłby zajmować wysokiego stanowiska i chodzić w glorii człowieka budującego radziecką potęgę gospodarczą. Sergo Orżonikidze wiedział, że całkowicie zależy od swojego zastępcy, od Jurija Piatakowa. Stalin zdawał sobie z tego sprawę i usiłował pozyskać Piatakowa, a mówiąc szczerze, przekupić go. Piatakow znany był ze swojej skromności. Mieszkał z rodziną w małym, dwupokojowym
starym mieszkaniu i konsekwentnie odmawiał korzystania z wszelkich należnych mu przywilejów. Pewnego dnia, gdy Piatakow był w pracy, Stalin wysłał ludzi, którzy przyjechali do jego mieszkania, spakowali cały dobytek i przenieśli do luksusowego apartamentu. Piatakow tego prezentu nie przyjął. Wrócił do tego małego mieszkanka razem ze swoim dobytkiem, niewielkim, skromnym. Mówił, że chce służyć idei, a nie Stalinowi. W połowie lat 30. Stalin mógł uznać, że państwo pod jego rządami rozkwita. Gdzie nie spojrzeć, dymiły kominy wielkich fabryk, w wielkich gospodarstwach rolnych jeździły traktory, a ludność manifestowała swoją radość z faktu, że żyje pod rządami Stalina. Stalin mógł uznać, że Piatakow jest już niepotrzebny. Stworzył wielki przemysł i wykształcił kadry. Wreszcie Stalin wydał polecenie aresztowania Piatakowa. Zarzucono mu, że w czasie jego pobytu w Berlinie w grudniu 1935 roku wysłał list do Lwa Trockiego, przebywającego w Norwegii, prosząc o dyrektywy dla opozycji. Trocki miał przysłać list, w którym informował Piatakowa, że Niemcy zobowiązali się do uderzenia na Związek Radziecki, aby oddać władzę w ręce Trockiego. W zamian za to mieli otrzymać Ukrainę oraz bardzo dogodne warunki handlu ze Związkiem Radzieckim. Piatakow takie zeznanie podpisał. Dlaczego? Torturowano go. Również osadzono w więzieniu jego żonę i dziecko i zagrożono, że jeżeli nie podpisze, nie przyzna się, wówczas spowoduje śmierć żony i dziecka. Dlatego podpisał. Prokuratura zakończyła przygotowania i proces mógł się rozpocząć. W sali sądowej ustawiono nawet lożę prasową, miejsce dla korespondentów zagranicznych. Stalin bardzo lubił, gdy dziennikarze zagranicy obserwowali takie procesy. Proszę spojrzeć na zdjęcia filmowe z jednego z procesów pokazowych. Przed sądem stanęli inżynierowie i technicy z Donbasu, oskarżeni o sabotaż i szpiegostwo gospodarcze. Oto dziennikarze radzieccy. Oni wiedzieli, co mają pisać. Oto korespondenci zagraniczni. Stalin lubił, gdy zagraniczne gazety pisały, jak oskarżeni przyznawali się do winy, a żadnemu dziennikarzowi nie przychodziło do głowy, że przyznanie zostało wymuszone torturami lub groźbą zabicia rodziny. Wypadki odwołania przed sądem zeznań złożonych w śledztwie zdarzały się rzadko i nie stanowiły większego problemu. Sędzia ogłaszał wówczas przerwę. Oskarżonego odwożono do więzienia, gdzie poddawano go torturom, aplikowano narkotyki albo przysyłano na salę sądową sobowtór i wszystko wracało do normy. Wszystko było gotowe do procesu. Ale nagle, w czasie narady na Kremlu, Stalin przeczytał zeznanie Piatakowa, wymuszone torturami, zeznanie, w którym przyznawał się do winy. I doszedł do wniosku, że byłoby lepiej, gdyby Piatakow nie wysyłał listu do Trockiego, lecz osobiście się z nim spotkał, to znaczy pojechał z Niemiec do Norwegii. I szef Departamentu Zagranicznego NKWD, Szlucki, otrzymał polecenie opracowania, zorganizowania takiej podróży, a więc przygotowania biletów, sprawdzenia połączeń kolejowych między Berlinem i Oslo oraz między Oslo i Weksal, gdzie mieszkał Trocki. Okazało się jednak, że taka podróż z Berlina do Weksal musiałaby trwać co najmniej dwa dni, a przecież Piatakow nie
wyjeżdżał z Berlina. Cały czas był. Tam ludzie go widzieli. Stalin zadecydował, że Piatakow musi lecieć samolotem do Norwegii. I oczywiście Słucki przystąpił do organizowania podróży lotniczej Piatakowa. Rzeczywiście taką podróż można było odbyć w ciągu paru nocnych godzin, a więc byłoby oczywiste, że w Berlinie nikt nie zauważył kilkugodzinnej nieobecności Piatakowa. Wszystko się zgadzało, jednakże nikt nie zadał sobie pytania, kto dał wizę Piatakowowi. Pod jakim nazwiskiem Piatakow wyleciał z Berlina i przybył do Oslo? Wreszcie, na jakim lotnisku lądował? Nagle 25 stycznia 1937 roku Stalin otrzymał przetłumaczony artykuł, jaki ukazał się w gazecie Aftenpost, w norweskiej gazecie. Tytuł artykułu brzmiał: konferencja Piatakowa z Trockim całkowicie niemożliwa. Dziennikarz norweski pisał: Piatakow mówi, że przyleciał samolotem na lotnisko Kjeller. Kontrolerzy ruchu na tym lotnisku twierdzą kategorycznie, że żaden cywilny samolot nie lądował tam przez cały grudzień 1935 roku. Na Kremlu zrobiło się gorąco. Niespodziewanie prosto całą sprawę rozwiązał Andrzej Wyszyński, prokurator, który kierował przygotowaniami do procesu. Stwierdził on, że po prostu Norwegowie się mylą, ale prasa norweska nie rezygnowała. Wkrótce ukazał się artykuł, w którym zacytowano wypowiedź dyrektora lotniska, na którym to lotnisku rzekomo miał lądować Piatakow. Dyrektor ten stwierdził, że na tym lotnisku nie tylko w grudniu 1935 roku nie lądował żaden samolot, ale nie lądował tam żaden samolot od września 1935 roku do maja 1936 roku. Wkrótce do całej sprawy włączył się Lew Trocki, który w poważnej norweskiej gazecie opublikował artykuł, w którym to artykule pytał wprost Wyszyńskiego: dlaczego nie sprawdzono, który urząd konsularny wydał Piatakowowi wizę? Pod jakim nazwiskiem Piatakow przybył do Norwegii? Trocki poszedł dalej. Zaproponował, aby władze Związku Radzieckiego wystąpiły do rządu Norwegii z żądaniem ekstradycji Trockiego. To był sprytny bardzo manewr. Otóż Trocki wiedział, że gdyby Związek Radziecki przedstawił takie żądanie, wówczas Norwegia musiałaby bardzo dokładnie zbadać całą sprawę. A wówczas wyszłoby na jaw, że sprawa Piatakowa to bujda. Oczywiście Stalin to niebezpieczeństwo natychmiast dostrzegł i nakazał jak najszybsze załatwienie sprawy Piatakowa. 30 stycznia sąd po krótkim, pospiesznym procesie wydał wyroki. 13 spośród 17 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci. Wśród nich był Piatakow. Wyrok wykonano natychmiast. Stalin zniszczył wszystkich rzeczywistych i domniemanych wrogów. Lew Trocki, najpoważniejszy konkurent do stanowiska sekretarza generalnego, w 1929 roku został wydalony z kraju. Zamordowano go na polecenie Stalina w Meksyku w 1940 roku. Siergiej Kirow, zamordowany skrytobójczo w 1934 roku. Grigorin Zinowiew, skazany na karę śmierci. Lew Kamieniew, skazany na karę śmierci. Nikołaj Bucharin, skazany na karę śmierci. Marszałek Michaił Tuchaczewski, skazany na karę śmierci. Genrich Jagoda, szef NKWD, skazany na karę śmierci.